Witajcie moi drodzy w kolejnym, piątym już odcinku z gry Tomb Raider. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy na zabawie z wilkiem, ale niestety nam nie do końca szło, a teraz mam nadzieję będzie znacznie lepiej. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami. A my musimy się bronić. No właśnie, błąd. Ten guzik kliknąłem. No, i w końcu nam się udało. W końcu to rozgryzłem. Dobra, wracamy do Rota z powrotem. Udało się. Tylko przydałaby nam się jakaś pochodynka. Tutaj jest coś takiego, żeby podpalić sobie pochodnie. O, tam jest skrzyneczka. Idziemy tak. Weźmiemy tu, stąd sobie zrobimy pochodnie. O. O. Coś jeszcze znaleźliśmy. Dobra, do góry. Po schodach do góry. Odpalamy. Czyneczka. Tamta skrzyneczka jest... Gdzie? Tu. Dobra, to zrobimy tak. Idziemy jeszcze na dół. A chyba nie tędy. Jest skrzyneczka. Rama. Teraz tak. Do
dokąd prowadzi ta lina, która jest tutaj, ta druga? Tu jest jedna, która prowadzi... Czy ona naprawdę prowadzi donikąd? Trzeba się dostać z powrotem. Dobra, jesteśmy. Okej. Trzeba cię połatać. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS, a ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Miejmy nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie. To co, teraz będziemy mieć dwa czekany? Czy tylko ten jeden lepszy? I może najpierw wypróbuj ten czekan tam na ścianie.
No to akurat mi się z tym udało. Wirowodec w pobliżu. Co za grobowiec? No, tutaj były wilki. Do końca nie chodziło. Trochę za dużo się nastrzelałem, ale... Przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Bardzo fajny.
Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę. Ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak włada ona swoim ludem? Budząc w nim prymitywne przesądy? Kiedy o niej mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nic dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. No, ciężko szerzyć niezadowolenie wśród kogoś, kto czci swoją królową jak Boga. W końcu jestem Croft. Coś ty byś chciał? To, że jestem dziewczyną, nie znaczy, że nie umiem dobrze strzelać. Złe przeczucia. No trochę się zmarzło. Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? Urocza, prawda? No, bardzo urocza. A to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie.
To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No i... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci ja raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać władzy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dyńki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij jej brzuch, o tak. Tak, musisz... Chryste, panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca! Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie Whitman. Jestem archeologiem odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Poradzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya, zobaczy pan. Doktor James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złapię dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. Tam, tutaj jest. Dobra, mam umiejętności. Spinaczki zupełnie jakby przez cały czas przygotowywał mnie właśnie na coś takiego. To oczywiste, że żyją tu ludzie. I są zorganizowane. Zabijają i rekrutują. Dlaczego? To jest rodzaj kultu. Ale co tutaj czczą? Czego chcą? Czego szukają? Na ból sobie ulepszyliśmy. Okej, teraz zobaczymy tu sprzęt. Dobra, pięciwa, bo to mówiłem, że ulepszymy jako następne. Tu będzie. To 200 i 450. Dobra. Będzie trzeba to zrobić przy następnej okazji. Dzienniki Lary. 3. Dobra, tu. Puszcz.
czyli mam pełną amunicję. Krzyneczka. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii, prawdopodobnie w połowie XIX wieku. O, ładna monetka. Ładna monetka, dobra. Okej. No to przy tym pięknym ognisku będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, komentarz i subskrypcję na kanale wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba wygląd filmów teraz, ponieważ musiałem pozmieniałem parę rzeczy. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!